Dzień dobry, kochani, witam Was bardzo, bardzo serdecznie w cyklu, który powstał między innymi po to, aby poznawać lepiej różne nurty psychoterapii i móc wybrać takie świadomie, w pełni tego, czego potrzebujemy, takie, które najlepiej realizują Wasze potrzeby. Dziś ze mną gość, który jest mi szczególnie bliski, z kilku powodów, zaraz Wam powiem jakich, ale człowiek, od którego tak naprawdę w moim życiu rozpoczęła się w ogóle praca, można powiedzieć, że praca to takie słowo, które nam się w języku polskim trudno kojarzy, ale przede wszystkim relacja z moim ciałem. Bardzo, bardzo serdecznie, kochani, witam i z ogromną przyjemnością przedstawiam Wam Ryszarda Tafla, psychoterapeutę, który pracuje właśnie w nurcie loenowskim, pracuje w nurcie, o którym ogromnie dużo w ostatnich miesiącach, latach mówi się w różnych przestrzeniach. Bardzo się cieszę, Ryszard, że znalazłeś czas i że jesteś tutaj ze mną i z nami. Bardzo dziękuję za zaproszenie i jestem mile zaskoczony, po pierwsze. I też dobrze pamiętam to nasze spotkanie w Cieszynie. To było niezwykłe spotkanie, dużo tam się działo. Niespodziewanie dużo, zresztą ja mam takie w ogóle, ta praca mnie fascynuje dlatego, że ona właśnie jest niespodziewana. Tak naprawdę nie wiadomo, co się tam wyłani z tego ciała. Jest to taka praca z nieświadomą naszą częścią, więc jest niesamowicie fascynująca. Więc jak mogę spotkać się i też opowiedzieć trochę ze własnego doświadczenia o tym komukolwiek, no to się cieszę, więc cieszę się, że mogę tu być i rozmawiać z Tobą i mówić o tym, co robię. Na warsztatach, na których my spotkaliśmy się te kilka lat temu, byliście wspólnie i prowadziliście je razem ze Twoją zresztą cudowną małżonką Madzią, która to powiedziała w trakcie tego warsztatu, ja do dziś, a minęły jakieś 4 ponad lata od kiedy to się wydarzyło, takie zdanie, od którego też chcę zacząć, które ja sobie tak mocno zachowałam, nie tylko w sercu, ale też tak dla przezorności w notatkach w chmurze, żeby mi nie uciekło, które od tego czasu bardzo mocno mi towarzyszy i to zdanie brzmi: ciało jest mapą, z której odczytujemy historię naszego życia. Ja chciałabym zacząć właśnie od tego bardzo symbolicznego zdania, bo myślę sobie, że wiele osób, które wyobraża sobie terapię, wyobraża ją sobie tak bardzo klasycznie, czyli przychodzę do terapeuty, są 2 krzesełka, terapeuta siedzi naprzeciwko mnie, ja siedzę naprzeciwko niego i gdzieś z jakiegoś poziomu, no jednak wydaje mi się mocno intelektualnego, ale takiego właśnie też mocno zwerbalizowanego, pracujemy nad tym, co jest we mnie, co się ze mną dzieje i nagle ja trafiam na warsztat do Ryszarda i Magdy i na tym warsztacie, to wiecie, tak może zdradzę tylko jakąś odrobinę i zostawię trochę ciekawości Wam na dalszą część rozmowy, nagle okazuje się, że nie rozmawiamy o tym, co się w tym momencie ze mną dzieje, uderzamy rakietą o materac. I dla mnie to było odkrycie no, kosmiczne, to tak jakby trochę, wiesz, być przez całe życie na planecie Ziemia i nagle znaleźć się na Marsie, a jednocześnie to jest takie doświadczenie, które nadaje zupełnie innej perspektywy w pracy ze sobą, dla mnie przynajmniej takie było. I chcę Cię zapytać o to przede wszystkim właśnie, na czym polega tak naprawdę Twoja praca na co dzień w kontakcie z pacjentem, z klientem, jak w ogóle wygląda sesja terapeutyczna w nurcie, w którym pracujesz? Poniekąd ta część, o której powiedziałaś, ta, gdzie siedzimy naprzeciwko siebie i rozmawiamy, ona też funkcjonuje, bo jest też bardzo ważną częścią. Ja jakby nie powiem, że praca w tym nurcie jest tylko pracą z ciałem, ćwiczeniami, bo jest też bardzo ważna część jakby historii tego klienta, którą on pamięta albo której nie pamięta, ale odpamiętuje. I to jest coś ważnego, czym chce się podzielić, nad czym możemy się zastanowić. Więc dla mnie przynajmniej te pierwsze sesje polegają na tym, że ja po prostu rzeczywiście sobie tą historię zapisuję, bo to jest ważne, znać historię klienta. Druga rzecz jest jakby czuć wagę tego, z czym on przychodzi, nie? Ja jako terapeuta, jako drugi człowiek. A trzecia jeszcze, no właśnie to jest ta praca z ciałem, więc czasami moi klienci, zresztą nie tylko moi, mówią o tym, żeby się pozbyć z głowy, albo używają tego typu słów.
Ja zawsze mówię o czegoś inaczej, żeby połączyć głowę z ciałem, żeby to nie było w jakiejś opozycji albo w konflikcie, tylko żeby te dwie części, czyli to, co jest poniżej głowy z tą głową, z naszym umysłem, mogły współgrać, żeby mogły po prostu iść ręka w rękę, wspierać jedno drugie. Więc zaczynamy tak rzeczywiście od rozmowy. Czasami ta pierwsza sesja cała jest poświęcona naszej rozmowie, takiego poznawania się. Ja w ogóle mam taką zasadę, że pięć sesji w ogóle poświęcam na to, żeby poznać tego klienta i też żeby on poznał mnie i też żeby poznał w ogóle ten styl pracy, dlatego że trafiają do mnie też osoby, które czytały dużo książek, o czym rozmawialiśmy, bo jest dużo pozycji na rynku. Ja zaczynałem szkolenie w 2011, to właściwie mieliśmy tam chyba wydawnictwo Czarna Owca wydawało tam jedną, dwie książki, później wyłączyła się Joasia Olechowik z Koszalina, teraz już tego jest dużo. I jest bardzo dużo osób, które czytają książki i mają jakieś wyobrażenie. Bardzo często, kiedy przechodzimy właśnie do tego, co proponuje bioenergetyka, czyli właśnie pracę z ciałem, to jedno z ćwiczeń, o którym wspomniałaś, tym uderzenie rakietą, robi się to czasami za trudne. Więc trzeba zrobić krok w tył i zacząć od podstaw, czyli tego, co Alexander Lowen mówił, co jest bazą dla bioenergetyki, to jest ugruntowanie, czyli w ogóle czucie dolnej części ciała, czucie stóp, czucie ziemi, żeby się osadzić, żeby te emocje czy nasze myśli nas nie zalały, żebyśmy nie tracili kontaktu z rzeczywistością. A drugą rzeczą taką, która to jest też taki, właściwie mógłbym powiedzieć tak, że bioenergetykę spośród innych nurtów wyróżniają dwie rzeczy takie specyficzne. To jest właśnie ten koncept ugruntowania, czyli czucie swojej dolnej części ciała, szczególnie stóp, ale też i nóg, i miednicy. A druga rzecz to jest wibracje, czyli ruchy mimowolne w ciele, które też zostały wykorzystane przez Davida Beccellego, psychoterapeutę zresztą Lowenowskiego, do stworzenia takiej metody uwalniającej stres, która się nazywa TRE, czy Tension Releasing Exercise. Więc jakby to są dwie rzeczy, które są całkowicie wyjątkowe dla psychoterapii Lowenowskiej. Reszta jest bardzo podobna, używana też w innych nurtach. Więc tak naprawdę zaczynamy od takiego czucia siebie, żeby w ogóle poczuć siebie. Jak już złapiemy kontakt z ciałem i czujemy siebie, czujemy, co się dzieje w ciele, bo czasami też wiele osób ma taką, jak pytam, co czujesz, to mają taką koncepcję, że to musi być coś takiego spektakularnego. A czasami chodzi tylko o to, że jak mi powie, na przykład, że czuję swoje stopy, jak pytam, a jakie one są? No i właśnie szukają jakichś takich niesamowitych rzeczy, a to czuję, że są zimne, albo czuję, że są ciepłe. To już jest wiadomo, że on czuje siebie, czuje swoje stopy, czuje, ma kontakt ze swoim ciałem, jest w stanie powiedzieć o tym, jakie ono jest. To, co ten sygnał, czy jakby to ciepłe, czy zimne, czy mrowienie, czy ból mówi, to jest już kwestia drugorzędna, ale na początku zazwyczaj skupiamy się na tym, czy on rzeczywiście, czy ja rzeczywiście czuję siebie, nie? Jestem w stanie powiedzieć, jaki jestem, jakie moje ciało jest, bo ja jestem ciałem, nie? Chociaż w różnych koncepcjach duchowych szczególnie mówi się, że nie jestem swoim ciałem. Nie? To jest takie coś poza moim zasięgiem na razie, ale mówimy o tym, że najpierw się po prostu kontaktujemy z ciałem i od tego to jest baza. I właściwie po tych pierwszych pięciu sesjach ja mam taką jakby jakiś obraz tego człowieka i też tematu, z którym on przyszedł i mogę jakby zdecydować i znając siebie, swoje możliwości, swoje zasoby, powiedzieć tak, wydaje mi się, że mogę ci pomóc. Albo mogę ci pomóc. I też ten klient może powiedzieć, wydaje mi się, że mogę ci zaufać. Że będę mógł z tobą pracować. Więc jakby i wtedy właściwie dopiero zaczynamy taką, można powiedzieć, proces. Więc zawsze daję sobie i komuś, kto przychodzi do mnie te pierwsze kilka sesji, żeby on sobie tak po prostu obwąchał, zbadał, poczuł, czy to jest to. Mm-hmm. Wracając do słów twojej żony, które zresztą, tak jak mówię, są takie bardzo otwierające na to, o czym mówisz, czyli na takie spojrzenie, że przecież jeśli czujemy to w ciele,
Co my tak naprawdę jesteśmy w stanie, bo to też jest taka dla mnie ciekawa perspektywa, bo z jednej strony chciałabym cię zapytać o to, co ktoś, kto pracuje z ciałem, jest w stanie właśnie poprzez ciało zrozumieć o sobie i co ono nam pokazuje, ale z drugiej strony bardzo mnie ciekawi, aż mnie korci, żeby zapytać ciebie o to, jak patrzysz na osoby, z którymi pracujesz, to czy ty z ich ciała jesteś w stanie wyczytać pewne rzeczy o tym, czego ta osoba doświadczyła, co w jej życiu się wydarzyło. Więc z takich dwóch perspektyw, jak mógłbyś nam trochę więcej opowiedzieć o tym, co tak naprawdę to ciało nam pokazuje, ta mapa właśnie. Czy mój nauczyciel mówił o tym, żeby nie nadinterpretowywać? Czyli wydaje mi się, że widzę to i to. Natomiast ja jestem daleki od takiego etykietowania, że jak mam ramiona tak albo tak, to na pewno jest to i to. Może być. I może stać za tym taka i taka historia, ale to nie zawsze. Natomiast w tej koncepcji jest tak, że ciało jest jakby takim odzwierciedleniem struktury charakteru, a struktura charakteru jest obroną. Jest sposobem na poradzenie sobie z jakimiś konfliktami, sytuacjami, traumami. Jest wiele różnych sytuacji, w których my jako dzieci musieliśmy się dostosować do zewnętrznego środowiska i tego, jak przeżywaliśmy to, co się działo. I budujemy przez to sieć, pasma napięć w ciele, żeby na przykład nie krzyczeć, nie złościć się, nie płakać, więc to są napięcia, nie wiem, w szczęce, w gardle, w klatce piersiowej, w przeponie, w pośladkach. Więc wydaje mi się, że można po prostu, ja przynajmniej mam taką obawę, że nie chciałbym być jakimś prorokiem, raczej zachęcam klienta, żeby dotykać tych napięć poprzez ćwiczenia, przez kontakt fizyczny, żeby on sam mógł odpowiedzieć sobie na pytanie, co on w tych napięciach i w tym miejscu odkryje. Czyli to jest trochę dla mnie fascynująca podróż, bez bycia jasnowidzem, podążanie jakby z nim albo towarzyszenie mu, oczywiście zadawanie pytań, mówienie, jak ja to widzę, czy to ma dla niego sens, ale jednak odpowiedzialność za to, jak on to rozumie, co chociaż mentalizacja jest też bardzo ważną częścią procesu, ale wspieram go, ale pozwalam mu wyciągać wnioski i nazywać to, co czuję. To tak trochę jakby przeżywał tą podróż w życiu jeszcze raz, tylko w bezpiecznych warunkach. Że może dotrzeć do tych miejsc, które są napięte, jakoś tam zapadnięte, niedoenergetyzowane albo przeładowane, żeby zajrzeć pod nie, kiedy robimy ćwiczenia, żeby zobaczyć, co tam jest zatrzymane, jaki ruch, jaki impuls, jakie emocje. Lowen mówił tak ogólnie, że pod każdym napięciem jest ukryte lęk, albo wściekłość, albo złość. I to jest prawda. Ja z każdym dniem właściwie odkrywam, że jest dużo więcej ukryte. Nie? I to jest dla mnie też taka fascynująca praca, że ci klienci pozwalają się, ufają, to pozwalają mi też zaglądać razem z nimi i towarzyszyć im. Często jest to poruszające, no ale przede wszystkim dla mnie ekscytujące, kiedy mogę po prostu być w tym. Zastanawiam się, czy odpowiedziałem ci na pytanie teraz. Odpowiedziałeś i powiem ci, że bardzo chciałabym jeszcze pogłębić jedną rzecz, bo powiedziałeś ważne słowo, myślę, dla zrozumienia też tego, co robisz w swojej pracy. Powiedziałeś, jakaś część ciała może być niedoenergetyzowana albo może być tam gdzieś czegoś za dużo. Jakbyś rozwinął też właśnie czym albo przykładem jakimś posłużył się, czym, jakim doświadczeniem, czy jakie doświadczenie może wywołać to, że w naszym ciele jakiś obszar jest potem doświadczony tym niedoenergetyzowaniem, z czego to wynika, a gdzie na przykład tego napięcia może być za dużo. Jak to w twoim doświadczeniu wygląda? Przychodzą mi takie pierwsze dwie jakby odpowiedzi na to, jeżeli gdzieś jesteśmy niedoenergetyzowani, to na przykład może to być sytuacja, kiedy rzeczywiście byliśmy w jakiś sposób emocjonalnie niedokarmieni, nie było bliskości i jakiegoś akceptacji, miłości,
którą czuliśmy, którą mogliśmy się nakarmić. Albo druga rzecz może być taka, że ze względu na miłość, którą mieliśmy do naszych opiekunów, zrezygnowaliśmy z jakiejś swojej części, z jakiejś energii, żeby nie stracić relacji, nie stracić kontaktu. Oczywiście to gdzieś jest i coś w tym jest, natomiast jaka historia za tym stoi? Czy to jest rzeczywiście poświęcenie siebie dla tego, żeby być blisko, żeby być, przynależeć? Czy jest to rzeczywiście jakiś rodzaj porzucenia, odrzucenia, takiego właśnie dokarmienia? Bardzo pamiętam kiedyś, jak pracowaliśmy, czy jakby byliśmy na tematem naszych szkoleń, była budowanie więzi i tam była książka Bowlbiego o budowaniu więzi, bardzo no, taka naukowo napisana, ciężko się czytało, natomiast były ciekawe doświadczenia, to było dla mnie zaskakujące. Co prawda te doświadczenia były na małpach, nie na ludziach, ale no, jesteśmy niedaleko. I okazało się, że dla tych małpek małych zrobiono takie doświadczenie, że była ta małpka taka pluszowa z pustą butelką czy bez mleka i druga była drugiana, ale miała butelkę z mlekiem i okazało się, że te małpki wolą więcej czasu spędzać z tą miękką i się do niej przytulać i tylko czasami łyknąć sobie takie to, co potrzeba tego pokarmu, ale tak naprawdę ważniejszym jest ten bliski, taki bliski, miękki kontakt, że on jest karmiący też bardzo. Więc to jest coś bardzo ważnego w tym okresie pierwszym naszego życia, w pierwszym roku, wtedy, kiedy jesteśmy całkowicie zależni i zdani na opiekę naszych bliskich. Więc to zapadnięcie czy niedoenergetyzowanie może wynikać na przykład z takiego urwanego kontaktu. Są różne powody oczywiście, to nie jest tylko to, że matka zaniedbała, mogła być chora, mogła mieć depresję, mogła wyjechać, mogła umrzeć. Mnóstwo jest tych przyczyn, jak to mogło się stać i co mogło być przyczyną. Natomiast za tym no, jest ogromna tęsknota, smutek, żal, lęk. Więc jakby to jest takie eksplorowanie tych obszarów poprzez właściwie na przykład w tym wypadku energetyzowanie ich. Żeby tam... Co to znaczy? Co masz na myśli, kiedy to mówisz? No, właśnie... Energetyzowanie to ćwiczenie, które na przykład ty podałaś, uderzanie rakietą, jest to ćwiczenie energetyzujące. Nie? Oczywiście można je wykorzystać też w sytuacji, kiedy chcemy wyrazić jakiś swój gniew, natomiast nie dodając jej takiego konceptu, czy jakby nie dodając tego już, że teraz to ma być gniew, albo używając wtedy, kiedy ktoś czuje gniew, można po prostu tym uderzaniem w kostkę doenergetyzować obszar na przykład klatki piersiowej, który może być jakiś zapadnięty i wtedy się może pojawić, kiedy ta energia tam jest, pojawić się jakaś historia, jakiś smutek. Mimo tego, że uderzamy, to często ludzie się rozpłakują. Więc pamiętam, że przyszła do mnie klientka, która właśnie miała taką historię bardzo wczesnego, no takiego niedokarmienia nazwijmy to. I ona nazwała się, że jest flakiem energetycznym. Tu nie ma siły na to, na tamto, na tamto. Właściwie nie ma siły pracować. Była taka bardziej może depresyjna. No ale jej historia rzeczywiście wskazała na to, że to był taki czas w jej życiu, gdzie jej mało poświęcano czasu. Oczywiście tam jest cała historia za tym, natomiast poprzez tą pracę energetyczną, która jest długo, no to jest też, trzeba to podkreślić, to nie jest magic, ani jakaś cudowna metoda, cudowna w sensie takim, że jedna sesja, tak jak kiedyś miał takie podejście, było do bioenergetyki, że katarzis leczy, nie? Czyli po prostu ktoś nigdy nie krzyczał, raz zakrzyczał, wykrzyczał się, nie wiem, wściekł albo rozpłakał i życie się zmienia. To tak nie działa. To może być impulsem do tego, jakimś takim napędem do tego, żeby zacząć ten proces zmiany. Natomiast katarzis nie zmienia. Ona może być właśnie takim pierwszym krokiem, nie? Bo
Ja mam takie, słyszę czasami, że, no, że ta metoda Lowena to jest tak, że walą tymi kopią, walą rakietami, krzyczą, płaczą i w ogóle świat się zmienia. Okej. Może, ja nie znam takich przypadków, ale to znaczy, że jeśli nie znam, to nie znaczy, że ich nie ma. Ja po prostu nie znam takich przypadków, żeby jedna sesja albo nawet pięć zmieniła komuś życie. Może być rzeczywiście jakimś mocnym impulsem do tego, żeby rzeczywiście dać takiego kopa, żeby zacząć coś robić, nie? W moim przypadku zazwyczaj jest to proces, który u moich klientów trwa od roku do kilku lat. I na przykład ta klientka, o której wspominałam, w tej chwili po 3 latach prowadzi z powodzeniem swoją firmę, pracuje z ludźmi, jest zadowolona, utrzymuje się sama, prowadzi dom, nie jest już flakiem energetycznych, ma energię, ma kontakt ze swoimi uczuciami, potrafi je pokazywać. Oczywiście to też nie jest tak, nawet dzisiaj o tym rozmawialiśmy, że nie jesteśmy tak naprawdę w stanie zmienić siebie, nie? Chodzi o to, że jesteśmy w stanie lepiej się rozumieć, akceptować, kochać bardziej i być bardziej elastyczni w tej swojej sztywnej strukturze charakteru. Po prostu jakby lepiej się z nią obsługiwać. Bo ona z jednej strony kiedyś nas chroniła, ale teraz jest ograniczeniem pewnym, nie? Mam jakieś przekonania na ten temat, jakieś lęki, jakiś wstyd, który nie ma nic związanego z tu i teraz. On jest związany z tym, co kiedyś się wydarzyło i ma na nas wpływ taki mocny w teraźniejszości. My jesteśmy o tym, pracujemy nad tym, żeby te jakby klapki albo ta mgła, która nam zasłania rzeczywistość, się rozjaśniła, jakbyśmy przetarli ludziom oczy i że widzieli, że ten czas już minął, teraz już możemy żyć swoim życiem, możemy się przestać bać, możemy realizować swoje plany i marzenia i oczywiście świadomość, czy mamy jakieś limity, mamy jakieś swoje ograniczenia. Dobrze jest znać swoje granice i swoje ograniczenia i akceptować je. A można jakby ograniczać, znaczy poznawać i przez to, że po prostu coś robimy, nie? Robimy, doświadczamy, poznajemy, smakujemy. To tak trochę jak stajemy się nastolatkami, zaczynamy się buntować przeciwko tym prawom dorosłych, zaczynamy się rozpychać, żeby znaleźć swoje miejsce w świecie, a później idziemy jako tam dwudziestolatkowie w świat, nie wiem, na studia, podróżujemy i w ogóle sprawdzamy, co to w ogóle dla nas jest, o co to tu chodzi w tym życiu, nie? Jak tu się odnaleźć? No i to jest taka podróż, wydaje mi się, że jakby trochę w terapii wracamy, żeby odnaleźć to, co nie było dane nam odnaleźć w tym takim toku rozwoju, gdy był ten czas. Trochę w gestalcie, że ta figura nie została domknięta, jakbyśmy wracamy, żeby ją domknąć, żeby uzupełnić te jakieś dziury. No, tutaj robimy to poprzez pracę z ciałem. Jeżeli ktoś rzeczywiście nie umiał krzyczeć i nie mógł się złościć, to zachęcamy go, żeby odzyskał prawo do swojej złości, do swojego gniewu. Ale też są osoby, które bez problemu przyjdą i krzyczą. Więc ich z kolei uczymy może kontenerować swoje uczucia i nie zalewać innych tym. Nie? To jakby nie dla każdego będzie ta sama metoda i ta sama droga, nie? Tak, i dlatego właśnie też, jak o tym mówisz, to pojawia mi się taka obiekcja, którą bardzo często słyszę, bo też my przed momentem, kiedy włączyliśmy przycisk rekord, rozmawialiśmy chwilę na temat tego, że z uwagi na coraz większą popularność książek Aleksandra Lowena i też ich liczebność, bo jest już ich kilka w języku polskim, jest masa ludzi, która czytając jakby na takim poziomie jakimś tam zrozumienia tego, o czym on pisał w książkach, jakby ma takie obiekcje, obawy, wchodząc, myśląc w ogóle o tego typu terapii. Właśnie, kontynuując też ten wątek, o którym mówiłeś, na przykład byłam w relacji, w której nie było bliskości, nie było możliwości wyrażenia emocji. Teraz ja przyjdę do takiego terapeuty, tak wiesz, spłycę to trochę, ale po to, żeby zbić pewne obiekcje. A on mi powie krzycz, albo on mi powie wal tą rakietą, a on mi powie na przykład, nie wiem, zrób coś, czego ja nigdy w życiu nie robiłem i czego się mogę bać, ponieważ nie mam takiego doświadczenia. Co więcej, bardzo często pojawia się też taka, a propos granic, o których mówiłeś,
taka obiekcja, że być może ten terapeuta będzie chciał wejść w jakiś kontakt fizyczny ze mną, a ja się go boję, bo właśnie mam takie doświadczenie, że tego kontaktu, tej bliskości w moim życiu nie było. I teraz jakbyś opowiedział też trochę właśnie o tym, jak wygląda, jak to wygląda tak naprawdę z perspektywy praktyki właśnie już gabinetu, bo myślę, że to może być dla wielu osób taki bardzo ważny wątek, który będzie przechylał te szale decyzji o podjęciu takiej terapii i w ogóle o podjęciu decyzji, że to jest właściwie to dokładnie, czego potrzebuję. To jak powiedziałeś, że przychodzi klient i terapeuta mówi teraz wali, krzycz, to rzeczywiście to jest, tak pracował Lowen często, był bardzo dyrektywny, ale też to wynikało z tego, że on, tak jak moja trenerka, która bezpośrednio z nim była i trener, oni mówili, że on miał po prostu szósty zmysł jakiś, że klient wchodził, a on po prostu jakby go już przeczytał. Jakby mieli jakieś niewerbalne zupełne komunikacje, więc on sobie na to mógł pozwolić, że on trafiał z interwencją w punkt. A że był jeszcze człowiekiem takim rzeczywiście dyrektywnym bardzo i miał charyzmę, no to tak to działało. Natomiast nie zawsze tak jest. Ja tak nie pracuję na przykład. Nie mówię teraz krzycz, albo teraz wal. Dla mnie bardzo ważne jest to, na przykład jak mówiłaś o tym lęku przed bliskością, to właśnie ważna jest ta pierwsza część, która też jest uzupełniana tego wywiadu i dowiedzenia się o historii tego człowieka. Co takiego było, co jest dla niego problemem, a może on nawet nie wie, co jest, ale w momencie, kiedy na przykład ja proponuję kontakt fizyczny, nie wiem, oparcie się dłońmi o dłonie albo plecami o plecy i w nim się zaczyna coś dziać, no to przerywamy ten kontakt i omawiamy to, co takiego się zadziało, co on czuł w ciele, jaki był jego impuls, czy pamięta coś takiego, co wydarzyło się, było podobne, a może właśnie nie pamięta i on nie wie, jak się z tym obchodzić, dlatego że on nigdy nie miał takiego kontaktu. Więc powiedziałbym, że teraz przynajmniej ja jakby bardziej pracuję na relacji z tym klientem. Proponuję mu coś, ale nie mówię mu, chociaż czasami są takie osoby, które potrzebują rzeczywiście, żebym powiedzieć, ale to też jest w zależności od już chyba, dla mnie przynajmniej, od czasu trwania relacji terapeutycznej, że wiem, że on to przyjmie, nie będzie traktował jako przymus, w sensie jaką przemoc, bo niektórzy, jak im się tak powie, no to będą traktować to jako przemoc, po prostu zrobią to, ale powtórzą jakby być może to, co kiedyś z nimi robiono, nie? Czyli kazano im coś robić, oni to robili, mechanicznie, bez wkładania w to swoich uczuć czy swojej energii, po prostu zrobią jak żołnierz, nie? Bardzo często jest to spotykane, ja przynajmniej widziałem bardzo wiele osób, które właśnie takie ćwiczenia bioenergetyczne robią perfekcyjnie. Robią wszystko, bardzo dobrze, tylko tam nie ma ich w tych ćwiczeniach. Zrobią je, okej, okay, co czujesz? No to trochę jakbym był na tym, teraz po tym, jakbym pograł sobie w tenisa. Okej, okay. Czyli potraktował to często jak ćwiczenie gimnastyczne albo jakieś fizyczne, natomiast to ma jakiś kontekst, to ćwiczenie często, nie? Więc jest coś takiego, oczywiście to też wynika z jakiejś struktury charakteru tego człowieka, jego historii i trzeba być uważnym po prostu, nie? Widzieć, czy on to robi dla mnie, czy robi to dla siebie. I też ja przynajmniej mam tak, że ktoś rzeczywiście mi trzy razy powie nie mogę, okej, to wolę porozmawiać o tym, co tu było takiego trudnego, niż przekraczać tego bariery i granice od razu. Teraz prowadziłem z moim przyjacielem prowadzimy taki cykl warsztatów już od kilku lat dla mężczyzn, męskie granie i ostatni warsztat w Poznaniu było lęku dla mężczyzn, męskim lęku. Tych lęków jest masa cała i nasz świat męski jest w ogóle jakby na lęku oparty. No i takie mam doświadczenie, tylko nie tylko moje, czytam też, bo to mnie interesuje, to jest dla mnie ważny kawałek mojej pracy, praca z mężczyznami. I był taki jeden z mężczyzn, którzy mieliśmy to ćwiczenie właśnie z kostką i on był przerażony, powiedział, że on tego nie zrobi. Na warsztacie zazwyczaj się ludzi nie zna, chyba że są osoby, które są w terapii, ale zazwyczaj są to osoby, które przyjeżdżają, żeby poznać w ogóle metodę albo w ogóle zobaczyć, co chodzi, a może dostać też od terapeutów taką propozycję, żeby przyjść. No i był jeden z uczestników, który po prostu
był przerażony. Ja nie znałem jego historii i on tylko powiedział, że on tego nie może zrobić, bo to natychmiast mu przypomina sytuację, kiedy był bity przez ojca. On nie chce być taki jak ojciec. I mimo tego, że to jest kostka, to jest ćwiczenie, a ta historia tak mocno siedzi, że on woli wycofać swoją siłę czy swoją właśnie złość, dlatego że ona mu się kojarzy z przemocą, której doznał. A złość nie jest zawsze destrukcyjna i szkodząca. Złość jest dobra na przykład w sytuacjach, kiedy ktoś przekracza na granicę, żeby powiedzieć stop, nie zgadzam się. Nie? Jest potrzebne do tego, żeby być asertywnym. Ale po prostu zrobiłem taki myk, że zaproponowałem mu, żeby stanął i popatrzył na tą sytuację, kiedy był bity, jako obserwator. Popatrzył na siebie, na tego małego, co do niego czuje i co czuje do tego oprawcy, czyli ojca. No i wtedy poczuł ogromną złość oczywiście, ale i tak nie był gotowy, żeby tutaj jakby do ojca skierować tą złość, mimo tego, że ojca tam nie było, znowu mówię o tym, nie ma ojca, ale i tak tego nie mogę zrobić. I odchodząc, już chciał odchodzić, ale nagle stwierdził, ale wiem, do kogo mogę to zrobić. Mogę to powiedzieć do dewelopera, który mnie i kurwa strasznie i robi mi dużo pod górę. Ja mówię, okej, może to jest łatwiejszy obiekt do tego, żeby w ogóle zacząć nawiązać kontakt ze swoją siłą, ze swoją złością i zrobił to. I to było niezwykłe, bo później mieliśmy kontakt 2 tygodnie i po prostu mówi, że to był w ogóle przełom w jego życiu. On przeszedł przez swój strach, ale tylko dlatego, że miał czas i przestrzeń na to, żeby poeksplorować trochę, pooglądać i zdecydować sam. Nie zrobić tylko dlatego, że ja mu mówię i wszyscy robią, bo wszyscy robili, tylko po prostu to była jego decyzja. No i to było niezwykłe. Także a propos tego terapeuta mówi i robisz, to może nieść za sobą też takie ryzyko, że ten klient to zrobi dla terapeuty, bo on tak kazał. Ale nie zaangażuje jakby oprócz tego fizycznego wysiłku nic poza tym. Nie? Jak czyta się książki Aleksandra Lowena, to pojawia się to takie słynne sformułowanie stołek Lowena, które bardzo często ludzie w ogóle wyciągają w rozumieniu trochę ciekawości, czasem przerażenia, czasem takiego próby wyobrażenia sobie w ogóle, jak wygląda. Ja zresztą pamiętam, że my mieliśmy taką rozmowę, kiedy się poznaliśmy, kiedy cię pytałam też o dokładnie tę formę pracy i to narzędzie do pracy. I pamiętam, że wtedy, nie wiem, czy to się zmieniło, ale pamiętam twoją odpowiedź bardzo dobrze, że powiedziałeś mi wtedy, że wcale paradoksalnie tak często nie używasz tego narzędzia w swojej pracy, ale mimo wszystko jakby gdzieś takie pojawia się wyobrażenie właśnie w pracy metodą Lowena, że gdzieś przychodzi taki moment, kiedy następuje to takie, dla mnie to jest trochę takie otwarcie, to jest moje, tak bym to trochę nazwała, nie? Tak, czyli ten taki moment, o którym też powiedziałeś, taki trochę filmowy właśnie tego katarzis, który sobie wyobrażamy, że nagle dajemy sobie przyzwolenie, żeby poczuć mocniej, nie wiem, płakać właśnie, szlochać, bo to też o to cię chciałam zapytać, że bardzo też często w ogóle się pojawia w książkach Lowena to stwierdzenie, że krzyk, że szloch to są takie bardzo uwalniające formuły w ogóle gdzieś dotykania siebie. I chciałabym cię zapytać, jakbyś nam właśnie trochę opowiedział o tym z perspektywy twojego doświadczenia, bo to też jest znowu, czasem jest tak, że ludzie wchodzą na terapię i boją się takiego momentu, kiedy to jest trochę boję się, że się będę bał, nie? Boję się, że dotknę czegoś bardzo trudnego, że właśnie będę krzyczeć, że nie wiem, że będę płakać, a nigdy, przenigdy nie płakałem tak prosto z brzucha. Albo tak, że brakuje mi tchu. Jakie jest twoje doświadczenie właśnie jakby z poziomu też takiego poczucia, na ile to jest część takiej pracy terapeutycznej realnie, ile w ogóle osób jest gotowych na to, żeby doświadczyć czegoś takiego, tak silnego w gabinecie, ile to też z perspektywy twojej pracy z pacjentem, klientem czasu wymaga, żeby otworzyć kogoś, kto nigdy nie doświadczył tak silnego przeżywania, bo myślę sobie, że to też jest
coś, co może z jednej strony być bardzo, tak jak powiedziałeś, transformujące, jak w przypadku tego klienta, o którym przed momentem rozmawialiśmy, a z drugiej strony myślę, że może w wielu osobach budzić lęk, okej, jakby wiem już, że to się może stać i teraz okej, czy ja jestem gotowa, żeby tego doświadczyć? Oczywiście, że tak. Ja bardzo często na pierwszych sesjach, na pierwszej sesji pytam, jak się czują będąc tutaj, bo ja wiem o tym, że oni się boją. Bo ja też pamiętam, jak przyszedłem na swoją pierwszą sesję ileś tam lat temu, no to byłem przestraszony, właśnie nie wiedziałem się zachować. No jestem, to właściwie czy ja tu chcę być? Nie? Miałem różne wątpliwości, rozterki, więc rozumiem ich doskonale, że są w stresie, że są zawstydzeni często, przestraszeni. To jest normalne, ja też o tym mówię, że takie uczucia towarzyszące przy pierwszym spotkaniu z kimś obcym, przed którym jest jakaś perspektywa, że miałbym coś powiedzieć o sobie, no to jest związane z niepewnością, z lękiem, ze wstydem. Więc często to też przynosi ulgę, bo czują się przynajmniej już na dzień dobry zrozumieni, że to jest okej, że tak można się czuć. Nie? Natomiast co do tego krzyku i szlochu, bardzo często, ja przynajmniej mam takie doświadczenia, że często to się dzieje niespodziewanie. Robimy jakieś ćwiczenie, ale nikt nie zakłada, że teraz będzie szlochał albo krzyczał i tak jak później skończy się to, jest ta chwila, kiedy klient jest w tym, gruntuje się i później mówi, nigdy bym się nie spodziewał, że coś takiego zrobię, nie? Albo nigdy tak nie krzyczałem, albo nigdy tak nie płakałem, albo nigdy nie byłem tak wściekły. Czyli to mówię o tym, że to nie było zaplanowane, nikt tego nie przewidział, to się zadziało spontanicznie, ale według mnie, jak pytałeś, ile to czasu trzeba, żebym otworzył, to ja mam taką odpowiedź, że to nie ja otwieram. Jak klient nie chce się otworzyć, to się nie otworzy. Ale może się otworzyć wtedy, kiedy będzie się czuł bezpiecznie ze mną i mi zaufa. To jest gwarant w ogóle jakiejkolwiek zmiany i otworzenia się. Jeżeli ja mu będę dla niego wiarygodny, autentyczny, będę jakoś z nim w taki prawdziwy sposób, z szacunkiem, to jest szansa rzeczywiście, że on w pewnym momencie stwierdzi, okej, jestem wystarczająco, czuję się tu wystarczająco bezpieczny, wystarczająco mu ufam, żeby zrobić to, czego jeszcze nigdy nie robiłem. Czasami jak o tym opowiadasz, to mam takie wrażenie, że to jest takie podążanie za dla mnie przynajmniej takie jest. Człowiekiem. Mhm. Ja znam metodę, znam środki, mam jakieś kompetencje, to ja mam. Natomiast to, czy to klient weźmie, to od niego tylko zależy. Ja mogę mu służyć swoim doświadczeniem, wiedzą, umiejętnościami, swoim wglądem, swoimi interpretacjami. Natomiast to, czy on to weźmie, to zależy tylko od niego. Hmm. Czy jest jakaś sytuacja albo przeciwwskazania do jakby rozpoczęcia pracy w tym nurcie, w którym ty pracujesz? Czy są sytuacje, w których ty na przykład czujesz, że to nie jest nurt dobry do pracy w jakiejś konkretnej sytuacji czy w jakimś konkretnym wyzwaniu, z którym przychodzi klient? Są różne sytuacje. Jedna to jest taka, na przykład ja nie diagnozuję, więc jak mam takie przeczucie wynikające z wywiadu, ale też jakby z bycia z klientem, że może coś za tym się kryć, to proszę o konsultację z psychiatrą. Mhm. I później klient przychodzi mi na przykład z jakimś, od psychiatry z jakąś informacją dla mnie. Nie, że nie ma przeciwwskazań, więc jakby to robię. Czasami bywa też tak, że po tych 5 sesjach i ja, i ten klient czuje, że jakoś to nie jest tak, jak mi się wydawało. No i wtedy ja sugeruję na przykład, żeby skierował swoje kroki na przykład na terapię poznawczo-behawioralną, a może na psychodynamiczną. No jest dużo możliwości, czy eriksonowską. Mam też dużo znajomych, którzy pracują w różnych nurtach. Więc sugeruję jakby pójście w innym kierunku. Oczywiście nie mówię, że nie mogą wrócić, oczywiście drzwi są otwarte, natomiast na ten moment być może potrzebują czegoś innego. Mm-hmm.
A odwracając to pytanie, choć wcale to nie musi być oczywiste, że odpowiedź jest dokładnie odwrotna, dla kogo ten nurt jest w takim razie? Chciałbym powiedzieć, chciałbym się powiedzieć, że dla wszystkich, ale wiem, że tak nie jest. Na pewno jest to dla osób, które czują się w jakiś sposób zahamowane. Zahamowane w wyrażaniu siebie. To też się trochę zmienia, bo na przykład jak, no nawet siebie jak znam, czy osoby, które teraz mają 50-60 lat, to są osoby, które wychowały się w zupełnie innych warunkach. Za komuny, a jeszcze wcześniej pokolenie naszych rodziców, to pokolenie powojenne albo wojenne, więc oni w ogóle żyli w innych czasach, byli wychowywani całkowicie inaczej. Więc a obecne pokolenie, tak jeden z moich trenerów, Ben Shapiro, zresztą taki bardzo bliski przyjaciel Lowena, który bardzo dużo wniósł do bioenergetyki, powiedział kiedyś coś takiego, że kiedyś było tak, że ludzie mieli tak grube granice, że nic nie wpuszczali i też nic nie wypuszczali z siebie. A teraz jest tak, że ludzie mają albo nie mają granic, albo te granice są dziurawe, że albo ich wszystko zalewa, albo oni zalewają wszystkich. Nie, więc on zauważył, mając, no już nie żyje niestety, ale miał za sobą kilkadziesiąt, 50-60 lat pracy, więc on zobaczył tą zmianę taką pokoleniową, że kiedyś były osoby, które były bardziej takie zamknięte w sobie, wytrzymywały wszystko, no były zahamowane, więc dla nich wykrzyczenie, otworzenie się było w ogóle niesamowitą transformacją. Teraz mam wrażenie, że tak jak on powiedział, że często uczymy ludzi w ogóle czucia swoich granic. Kim jestem, gdzie jestem, jak ja się czuję. Tak jakby trochę stracić rzeczywiście kontakt ze sobą i też jakby byli zlani w jakąś taką, trochę jak w symbiozie by byli ciągłej, nie? Trochę jakby byli ciągle przy mamie albo przy piersi albo wręcz w łonie mamy, nie? Nie ma granic. To dziecko nie ma granic, bo nie czuje siebie, więc czuje się jakby właściwie jednym organizmem, nie? Mhm. Ale to, co mówisz, jest bardzo ciekawe i też jakby uruchomiło mi taką kolejne pytanie, ale refleksję, bo powiedziałeś parę minut temu, że czasem się zdarza, że przychodzi ktoś, kto ma za dużo w sobie różnych rzeczy i potrzebuje się nauczyć kontenerować. Tak. Ale też bardzo często się pojawia taka obiekcja u osób, które nie mają zgody na to, żeby doświadczać i przeżywać, że jak już nauczą się, zaczną, gdzieś złapią kontakt na przykład ze swoją złością czy ze smutkiem, to potem bardzo często pojawia się w nich taka trudność, okej, to teraz jakby co będzie, jeśli ja poczuję ten smutek, nie wiem, w jakimś miejscu, w którym nie bardzo mogę go wyrazić. I to, co mi się teraz pojawiło, i to jest też myślę, że ważne pytanie, ciekawe pytanie, czy praca w tym nurcie, w którym ty na co dzień pracujesz z klientami, uczy też tego, w jaki sposób bezpiecznie w swoich warunkach jakby doświadczać tego, czego doświadczamy, tak żeby mieć takie poczucie, że nie właśnie, że nie zalewa nas coś w nie, jakby nieoczekiwanym momencie, niekoniecznie sprzyjającym do tego, żeby się wyrażać, a jednocześnie że my mamy mimo wszystko przestrzeń i dajemy sobie taką przestrzeń, żeby to robić. Myślę, co chciałem powiedzieć, bo zastanawiałem się, co miałeś na myśli, mówiąc, że ktoś czuje smutek i nie może go wyrazić. Gdzie jest takie miejsce w ogóle na to, żeby nie było miejsca na smutek? No to ja ci podpowiem, bardzo, bardzo często ludzie mówią, jestem w sytuacji biznesowej, ktoś mnie, nie wiem, zawstydza na przykład, tak? Bo tak się zdarza. No, jasne. Ktoś mnie poniża przy, nie wiem, kolegach w pracy i bardzo, bardzo dużo i często słyszę takich wypowiedzi, szczególnie ludzi o jakiejś większej wrażliwości, że oni mają taką trudność, bo z jednej strony mają w sobie potrzebę, żeby wyrazić te emocje, z drugiej kulturowo mówi się, myślę, że to też jest coś, z czym dużo pracujesz, o tym, że są pewne miejsca, czy pewne role, w jakich jesteśmy, w których po prostu nam nie wypada.
I wiesz, i to może zadam to pytanie inaczej, bo to jest trochę tak. I zadam je dosadnie. Jeśli o godzinie 8, 9, 10 w pracy ktoś mnie wkurzył, żeby nie użyć mocniejszego słowa, i ta złość jest we mnie przez ileś godzin, tak? To jest to trochę takie pytanie o to, czy i jak bezpiecznie rozładować tą złość, tak, żeby dać gdzieś jej ujście, niekoniecznie w tym konkretnym miejscu. I czy terapia właśnie metodą Loena gdzieś tam uczy nas w jakiś sposób takiego bezpiecznego, własnego, indywidualnego sposobu rozładowania tych emocji, być może, nie wiem, o 18 wieczorem w lesie, na przykład. W takim miejscu, w którym już nikt nas nie oceni, że nie wiem, że nie wypada, albo nie zwolni nas z pracy, dlatego że się rozpłakaliśmy, bo takie też ludzie mają często wyobrażenie. No, podałaś bardzo fajny przykład. Mam takich klientów, którzy rzeczywiście, jak mają takie sytuacje właśnie w pracy, no to wymyślają nawet sami coś takiego, że im to pomaga. Na przykład jadą z jakiegoś jednego punktu do drugiego i po prostu ściskają kierownicę, jakby chcieli ją zmiażdżyć, i krzyczą. Ale krzyczą, wyobrażając sobie, krzyczą do tej osoby, bo uczucia zawsze mają jakiś kierunek, nie? Czy jakby coś spowodowało je, więc mają jakiś kierunek. No to na przykład ten drugi przykład też a propos lasu, czy też słyszałem takie pomysły, żeby pójść sobie na przykład tam, gdzie pociągi jeżdżą, jak przejeżdża pociąg, to krzyczeć do tego pociągu, bo on zagłusza. Więc naprawdę kreatywność ludzi jest bardzo duża, jak już wiedzą w ogóle, o co chodzi, że rzeczywiście nawet poudawanie, czyli zamanifestowanie twarzą, głosem, takiej emocji po prostu nasz organizm bierze jako wyrażenie jej. Nawet jak to nie ma miejsca w tym danym momencie, wracając często do sytuacji z przeszłości, możemy rzeczywiście pracować. I tak najczęściej pracujemy, no bo na przykład niektórzy rodzice już nie żyją, albo wujkowie, dziadkowie, rodzeństwo, albo są 1000 kilometrów dalej, ale my przywołujemy ich obrazy wewnętrzne i z nimi pracujemy. Więc może to być bardzo fajną metodą taką, która pozwala wyrazić jakąś taką wściekłość, jest wzięcie ręcznika i skręcanie go, jakby się chciało komuś tam skręcić kark. I to jest taka już mordercza czasami złość, którą mamy w sobie też, po prostu. Więc dużo jest narzędzi do takiej pracy ze złością, wyrażeniem jej i jakby nie trzymanie jej, bo najczęściej to się kończy tym, że jak tak chodzimy i ją trzymamy, właśnie próbujemy jakoś ją poradzić sobie przez, nie wiem, niektórzy używają różnych metod, ale najczęściej to się kończy tym, że w najmniej spodziewanym momencie ktoś zrobi coś naprawdę niewinnego, ale to jest ten wystarczający trigger, który po prostu wywołuje u nas jakiś wybuch nieadekwatny do sytuacji. Tylko dlatego, że przez ileś razy nie pozwalaliśmy sobie powiedzieć, słuchaj, wkurza mnie to, co mówisz, nie zgadzam się na to, nie? W ogóle ja nie pracuję jakby w tych sferach biznesowych. Oczywiście mam klientów, którzy pracują w różnych obszarach tego typu, ale jak ty to mówisz, że coś takiego się dzieje, to jest dla mnie oczywiście po prostu, mnie to wkurza od razu, że można po prostu tak traktować kogoś, nie? Nie wiem, czy to jest mobbing, ale poniżanie kogoś w pracy, wytykanie go w jakiś sposób, że jest wrażliwy, bo nie wiem, bo właśnie przeżywa coś i na przykład płacze, to jest okrucieństwo po prostu, to jest przemoc. Jest, ale wiesz, myślę sobie, że o tym trzeba mówić, bo tak. Ja to bardzo często opowiadam jako przykład. Ja mam kilka takich historii nawet z własnego życia. Jestem osobą bardzo wrażliwą i absolutnie się nie wstydzę tego, że czasem coś mnie porusza. Ale pamiętam kiedyś jedną taką bardzo szczególnie mocną sytuację, kiedy ja zostałam zawstydzona na spotkaniu za to, że te łzy się pojawiły. Wiesz, takimi zdaniami, o... takimi, wiesz, takimi już umniejszającymi w ogóle na różnych poziomach. Widzimy, że cię to tam jakoś poruszyło, wiesz, takimi nie dającymi w ogóle przestrzeni do tego, żeby po prostu być w tym, w czym jesteśmy. I myślę, że im więcej tego typu sytuacji się dzieje i nikt, że tak powiem, w tym otoczeniu, w którym się to dzieje, nie podnosi głosu i nie mówi, ej, to jest nie okej,
to tym więcej jest przyzwolenia niestety na powielanie jakby tego typu zachowań. Ale to, o czym mówisz, mnie właśnie bardzo mocno pomogło, ja jeszcze słyszałam o jeszcze jednym bardziej kreatywnym pomyśle krzyczenia w wodzie w ogóle, czy pod wodą, bo to też podobno jest coś, co bardzo mocno jakby wygłusza. Można że... w poduszkę krzyczeć. Tak. Dużo, tak, ludzie znajdują naprawdę fajne sposoby na to, żeby rozładować to napięcie, które jest. Natomiast myślę sobie, że to, co ja też tak mocno zabrałam w ogóle i z warsztatu, który robiłam między innymi pod twoją opieką, ale i Magdy, to właśnie takie poczucie, że i to jest ważne, myślę, i to jest też ważna praca, którą wykonujesz, czyli takie w ogóle osadzanie ludzi z tym, że jakby my nie jesteśmy emocjami, tylko z poziomu takiego, bo bardzo często się mówi, a co czujesz właśnie, powiedz co czujesz, nie? I my nie mamy kontaktu z tym, a gdzie to czuję, a co mi to robi w ciele z tym, że czuję. Ja pamiętam, było takie ćwiczenie a propos skręcania ręcznika, które mi w ogóle też sporo pokazało o sobie na waszym warsztacie, kiedy kazaliście nam te ręczniki skręcić, stanąć po dwóch stronach w parach i ciągnąć każdy w swoją stronę krzycząc moje. Ja pamiętam, że odczułam tak ogromną w ogóle taką zaskakującą dla mnie satysfakcję w trakcie tego ćwiczenia i w ogóle taką łatwość, która zaskoczyła mnie ogromnie, bo jestem osobą, która miałam takie poczucie większość swojego życia, że ja nie potrafię zawalczyć o swoje, że gdybyś mnie zapytał na poziomie takim intelektualnym, czy potrafię, to powiedziałabym, że nie. A to ćwiczenie mi pokazało coś zupełnie innego. To jest dla mnie magia w ogóle pracy, którą ty wykonujesz, że ciało nam pokazuje często dużo więcej niż my byśmy sami sobie wymyślili z głowy, że jest z nami. I jestem właśnie ciekawa też, czy masz takie historie właśnie, albo gdzieś jakieś takie żywe w tobie przykłady tego, jak ciało pokazało więcej niż ktoś byłby w stanie powiedzieć, czy gdzieś sobie wyobrazić. Tak, no to jest bardzo fajny przykład. Pokazujące jakby przekonania, a rzeczywistość, nie? To, co ty, co sama doświadczyłaś na sobie. Tak, i właściwie to można powiedzieć, że każdego dnia jest takie zaskoczenie. Zastanawiam się, no, co by tu przytoczyć. Teraz jak chcę przytoczyć, to mam pustkę w głowie. Ale to jest tak, że masz takie poczucie, że ciało jakby jest mądrzejsze czasem, znaczy wiesz, nie chcę też używać słów takich na zasadzie, co jest lepsze, gorsze, ale znaczy, że jakby tak, ja mam takie poczucie, że ono nadaje jakby innej zupełnie perspektywy w pewnych sytuacjach i to jest właśnie takie nieoczywiste w analizie bioenergetycznej, że właśnie zamykając trochę też, wracając do tego koła takiego z początku pierwszego pytania mojego, że to jest no inna jednak mimo wszystko jakość pracy terapeutycznej niż taką, którą sobie do tej pory znaliśmy i wyobrażaliśmy. To jest coś dla wielu ludzi w ogóle takiego dalej bardzo nowego, takiego nawet bym powiedziała wow, że w ogóle można w ten sposób pracować terapeutycznie. I tak sobie właśnie myślę, i to też pytanie, jakie przychodzi mi za tym, co ty lubisz najbardziej, jakby, czy nie wiem, czy cenisz w tej formie pracy? Co tobie sprawia największą radość, przyjemność w tym, co robisz? Po pierwsze kontakt z człowiekiem, bo jakby ta praca jakby też jest zawsze o mnie jakoś. Ja widzę właściwie w każdym moim kliencie jakiś swój kawałek i często patrzę, to przeżywają moi klienci i sobie albo myślę, kurde, byłem w tym miejscu, albo o Boże, jak to jest podobne do tego, co ja czuję, nie? Więc jakby bardzo często się utożsamiam z tym, co klienci przeżywają. To też jakoś buduje taką bliskość. Natomiast wracając do tych ćwiczeń różnych zaskakujących, bo teraz mi się przypomniało, niedawno, no w tym tygodniu była u mnie jedna z osób i właśnie powiedziała, że ona teraz to będzie chciała pracować właśnie ze swoją
złością. Okej. No więc jakby zrobiliśmy takie najproste ćwiczenie, żeby po prostu oprzeć się ręce o ręce i teraz po prostu naciskać i mówić na przykład nie, nie zgadzam się. No i kiedy doszło do tego kontaktu ręce o ręce, to zauważyłem, że ta osoba po prostu, nogi ma wyprostowane, pół metra z tyłu, leży na mnie, ona nie pcha. I zapytałem się, jak się czuje, jak to jest. No dziwnie. Ja mówię, czy czujesz tutaj jakąś złość? No właśnie nie. A co czujesz? No i właśnie dopiero jak zwróciłem uwagę, jak stoi, ja mówię, to może ty nie potrzebujesz teraz ze złością pracować, tylko z zaufaniem i czuciem wsparcia, bo tak wygląda, jakbyś chciała się na mnie oprzeć i sprawdzić, czy jestem wystarczająco silny, że będę mógł ci pomóc i wspierać cię. Także to jest właśnie też takie coś, że ktoś ma jakiś pomysł w głowie, a okazuje się, robiąc ćwiczenie, że to ciało w ogóle pokazuje coś innego, jakąś inną potrzebę zupełnie za tym, nie? Potrzebę jakiegoś kontaktu, wsparcia, zaufania, więc to się dzieje cały czas i to jest taka druga rzecz, która mnie po prostu niesamowicie kręci, że to jest w ogóle, sam bym tego nie wymyślił, że tak się stanie, nie? Zaskakuje, fascynuje, jest ciągłym takim po prostu taką podróżą. Ja to porównuję, bo lubię jeździć szczególnie do Azji i jak podróżuję tak pociągiem czy jakimś autobusem, to też właściwie nie wiem, co tu się wydarzy, nie? Bo tam jest taki, się patrzy, w Indiach czy w tych krajach, jest taki jakby totalny chaos i się po prostu człowiek w to zatapia. Właściwie nie wie, czego się, co będzie, nie? To trochę w tej pracy takie, że ja wiem, jaki to ma być kierunek, gdzie idziemy, natomiast to, co po drodze się wydarzy, to jest zaskakujące. Ale nie tracimy jakby tego azymutu. Wiemy, w którą stronę idziemy, ale to fascynujące jest to, co spotykamy po drodze, co ten człowiek, klient odkryje. To ja razem z nim, będąc świadkiem. Więc to chyba są takie, te spotkanie z człowiekiem, takie bliskie naprawdę i to, że to jest po prostu, pracując z ciałem, pracujemy często z takimi wątkami związanymi bardziej z podświadomością albo z nieświadomością nawet, chociaż sny nieświadomością, ale jest to coś takie ukryte właśnie. Nie do końca wiemy, że coś tu jest, bo to jest to napięcie, a tu nas czasami boli, a tutaj mamy czasami migrenę, a czasami jakieś zaparcia, a czasami oddychamy źle, więc dopiero jak zaczynamy dotykać tych rejonów, to pojawia się to, co pod tym jest. Ale co pod tym jest, ja mogę sobie myśleć, że to tam jest, ale bardzo często rzeczywistość mnie wyprowadza z tego mojego toku myślenia, nie? I tak mnie uczy też pokory, że nie myślę, że tak wszystko wiesz, albo że wydaje ci się, że wiesz, bo no akurat czasami się potwierdza to, co mi się wydaje, a bardzo często nie. I to też jest fajne. Myślę, że to jest bardzo fajne i tak patrząc z perspektywy siebie jako osoby też, która w tej terapii miała swoją kilkumiesięczną przygodę, to myślę, że fajnie z perspektywy klienta jest wiedzieć, że terapeuta za nim podąża właśnie z takim poczuciem, że nie ma gotowej odpowiedzi na to, czego doświadczam, tylko że wspólnie gdzieś możemy to odkrywać i że jak mówisz, te zaskoczenia się pojawiają i pewnie często one właśnie są tymi przełomami, kiedy coś totalnie, absolutnie niespodziewanie się pojawia w takim procesie. Jeśli ktoś nas słucha i jeszcze nie ma takiej stuprocentowej gotowości, żeby od razu rozpocząć proces terapeutyczny w tym nurcie, ale już czuje zaciekawienie i czuje, że chce sprawdzić, to co tak naprawdę radziłbyś dzisiaj takiej osobie? Ja sobie tak, wiesz, trochę odpowiadając sama na to pytanie, ale ze swojej perspektywy pomyślałam, że warsztaty i nawet pomyślałam sobie, że wy pewnie dalej robicie, ty na pewno robisz takie warsztaty krótsze, czyli nie wiem, weekendowe czy kilkudniowe, w trakcie których można tego doświadczyć, ale czy coś jeszcze poza warsztatami przychodzi albo gdzie byłaś jakieś formy, gdzie można doświadczyć albo tak, być może dobrej lektury książki, która jest dobrym wprowadzeniem do tego tematu. Co byś zarekomendował, polecił? Ja bym zarekomendował to po prostu, że ktoś rzeczywiście został w jakiś sposób zainspirowany albo jakoś go pociąga
ze względu na to, co usłyszał, albo co przeczytał, to żeby rzeczywiście poszedł doświadczyć. I można to zrobić, jest ileś opcji. I taką opcją najprostszą, która nie jest czymś takim, co od razu nurkuje się na głęboką wodę, to jest na przykład w Polsce już w iluś miejscach prowadzonych przez terapeutów, którzy są przeszkoleni, certyfikowani albo w trakcie certyfikacji, są prowadzone tak zwane grupy ćwiczeń bioenergetycznych. Czyli robi się właśnie ćwiczenia tam z krzykiem, z oddechem, z ekspresją, z udawaniem różnych rzeczy, żeby się w ogóle poczuć, po pierwsze, żeby się ugruntować, po drugie, żeby się rozluźnić, poczuć siebie. Te ćwiczenia jest bardzo fajnym, można powiedzieć, pierwszym krokiem. To są grupy ćwiczeń bioenergetycznych. Drugim fajną możliwością, myślę, takiego doświadczenia już trochę na głębszym poziomie, to są takie warsztaty terapeutyczne, w których miałaś okazję się uczestniczyć, gdzie rzeczywiście uruchamia się u wielu, albo przynajmniej u części osób jakiś proces i gdzie jest miejsce na jakąś pracę indywidualną, też na jakieś omówienie takie głębsze tego, feedback od grupy, od prowadzącego. Więc to są warsztaty terapeutyczne. No a później już zostaje terapia indywidualna. No albo jak ktoś rzeczywiście, bo mamy taki wymóg w szkole, w stowarzyszeniu, że trzeba, żeby przystąpić do aplikacji do szkoły tej czteroletniej, trzeba mieć 30 godzin terapii własnej za sobą. Więc następnym takim krokiem podążania tą ścieżką jest udział w szkoleniu, żeby zostać psychoterapeutą. Więc to są takie kroki. Uważam, że oczywiście teraz się pojawiło, sam widziałem gdzieś tam w YouTubie i tak dalej, mnóstwo filmików, instrukcji, robienia ćwiczeń. Okej. Czasami jest tak, zresztą przy tym warsztacie, na tym warsztacie jednej z uczestniczek też tam bardzo głęboki proces się uruchomił i wydaje mi się, że czasami może tak być, że w czasie tych ćwiczeń nikt nie zna się z tych ludzi, którzy zaczynają te ćwiczenia. Robienie samemu tych ćwiczeń może się wiązać z jakimś dyskomfortem, mniejszym lub większym, więc ja bym rekomendował zacząć od ćwiczeń prowadzonych live, w sensie na żywo, w grupie, w pomieszczeniu przez jakiegoś terapeutę, trenera, a później ewentualnie robienia ich samemu. Nie? Więc to taki mam pomysł. Warsztatów też jest trochę. Ja z Magdą dalej prowadzę warsztaty z moją żoną i warsztaty dla par i warsztaty, Magda chodzi dla kobiet, ja dla mężczyzn, więc jakby i też robimy takie warsztaty, gdzie są koedukacyjne. Mamy zamiar, że są na jesieni znowu przyjechać do Cieszyna. Także ja, zresztą też z moich koleżanek i kolegów też prowadzą warsztaty, ogłaszają się, jest to na stronach Polskiego Stowarzyszenia Analizy Bioenergetycznej, tam jest kalendarium, czy wydarzenia, warsztaty terapeutyczne, terapia indywidualna, grupy ćwiczeniowe, to wszystko jest. Można sobie sprawdzić, dołączyć i zacząć swoją przygodę w odkrywaniu siebie poprzez pracę z ciałem. Tak, a ja dla wszystkich, którzy nas słuchają, też wrzucę w opisie do tego odcinka namiary na Ryszarda, jeśli będziecie chcieli właśnie śledzić to, co robi, czy dołączyć do jakichkolwiek jego warsztatów, to myślę, że znajdziecie wszystkie informacje na bieżąco o tym, gdzie się pojawia, też w mediach, które on prowadzi. Wiem, że aktywnie komunikuje poprzez swoje social media, więc myślę, że jeśli chcecie doświadczyć pracy właśnie z nim, to znajdziecie te wszystkie informacje na bieżąco właśnie w jego kanałach. Dziękuję Ci bardzo za to, że znalazłeś dla nas czas i pozwoliłeś się też podzielić swoim kawałkiem świata zawodowego z nami. Myślę, że mega ciekawym i fascynującym. I życzę sobie i słuchaczom, żeby jak najwięcej osób gotowych gdzieś może już trochę do tego, żeby rozpocząć, odnalazło odwagę do tego, żeby gdzieś spróbować jakieś formy pracy właśnie w tym nurcie, w takiej lub innej formie, właśnie dzięki tej rozmowie. Mam nadzieję, że tak się stało. Dziękuję Ci bardzo. Bardzo dziękuję, było mi niezmiernie przyjemnie, naprawdę. I to byłem tak podekscytowany, że patrzę, już minęło ponad godzinę, to tak po prostu dla mnie było myk, więc naprawdę miałem ogromną przyjemność. Rzeczywiście mam nadzieję, że jakoś zainspirowaliśmy ludzi, żeby spróbowali, bo warto. Można, zawsze można zrezygnować, ale warto doświadczyć, żeby sprawdzić. Tak.
Natomiast jest to naprawdę coś niesamowitego, więc zachęcam. Dziękuję bardzo za zaproszenie. Dziękuję Ci bardzo i mam nadzieję, że jeszcze nie raz spotkamy się w jakichś okolicznościach po to, żeby na ten temat rozmawiać, bo myślę, że jest jeszcze wiele, wiele do powiedzenia w tym temacie, także jasne. Oby częściej. Przyjemnością. Dziękuję Ci bardzo. Dziękuję.